Hej, siema, cześć i czołem, tutaj Heavy Run Slide i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat obuwia startowego ze szczególnym naciskiem na mój najnowszy nabytek, czyli Saucony Type A 6. Od jakiegoś czasu staram się wnaleźć idealne obuwie startowe, to znaczy eksperymentuję z różnymi modelami, które sprawdzałyby się na różnych dystansach i o tyle, o ile wydaje mi się, że znalazłem idealny model na dychę, piątkę, połówkę w postaci Nike Streak LT3, który jest modelem niezwykle dynamicznym i pozwala biegać naprawdę szybko. Już tutaj rzut oka na podeszwę pokazuje nam, że jest to but stworzony z myślą o biegaczach z bardzo efektywnym, dynamicznym krokiem biegowym. Kontakt łapiemy przede wszystkim przodostopiem, później dostawiamy piętę. Tutaj fragment podeszwy pod śródstopiem jest nawet troszkę niżej niż właśnie przodostopie i piętę, czyli on w ogóle nie łapie nawet kontaktu z podłożem. But stworzony do tego, żeby biegać jak najszybciej. Startówka to nie but minimalistyczny, czyli tutaj mamy troszkę inne założenia, on nie musi być aż tak elastyczny i rzeczywiście Nike Streak LT3 są dosyć sztywne, ale przez to, kiedy stopa ląduje na podłożu, w momencie wybicia dostajemy niesamowitego kopa i ten but po prostu nas napędza, daje świetne tempo, idealny na dychę, połówkę. Niedawno robiłem w nich życiówki właśnie na tych dystansach, ale jak dla mnie jest tutaj troszkę za mała zawartość buta w bucie, pomimo tego, że podeszwa nie jest aż tak cienka, jak mogłoby się wydawać, za mało tego buta jest, może zbyt dynamiczną ma jednak charakterystykę, żeby biegać w nim maratony. Taka typowa maratońska startówka to Nike Zoom piątki mam tutaj. Mamy tutaj odpowiednią amortyzację, podeszwa już jak widać bardziej klasycznie zbudowana, bez takich obszarów wyraźnie zaznaczonych, chociaż też minimalnie tam jest to pozaznaczone. Dalej mamy tutaj wyraźną dynamikę, ale już troszkę mniejszą w porównaniu do tego modelu lżejszego. Jest to klasyczny model maratoński, startówka maratońska, no ale jednak szukam dalej czegoś ciekawego. Od jakiegoś czasu biegam w New Balance'ach RC1400, wersja czwarta. To jest już cięższy kaliber buta, zarówno jeżeli chodzi o grubość podeszwy, jak i wagę. Tutaj Streaky LT4 to jest w standardowej rozmiarówce waga rzędu 140 paru gramów, czyli naprawdę ultra lekko. Tu już jest sporo więcej, ale mamy też przez to wyraźniejsze wsparcie. But jest już o wiele mniej dynamiczny, nie napędza tak naszego biegu jak te lżejsze modele, ale dla mnie to but mimo wszystko troszkę może zbyt taki toporny, żeby nazwać go startówką. Dla mnie osobiście to taki but, powiedziałbym, treningowo-startowy. Świetnie się w nim biega, właśnie szybsze jednostki treningowe, nawet dłuższe wybiegania w troszkę szybszym tempie, ale jakoś nie do końca umiem się do niego przekonać, jeżeli chodzi o start w maratonie. No i kilka dni temu w moje ręce wpadł model, na który polowałem już od dłuższego czasu, ale jakoś cena ciągle mnie odstraszała. A niedawno udało się go upolować w przyzwoitej promocji za 200 parędziesiąt złotych, czyli całkiem spoko. Saucony Type A 6. Wydaje mi się, że jest to jakiś kompromis pomiędzy tymi ultra szybkimi Nike'ami, o których przed chwilą mówiłem, a tymi trochę bardziej topornymi New Balance'ami. Mamy tutaj również bardzo lekki but. On w standardowym rozmiarze waży 150 chyba gramów z hakiem, czyli troszkę więcej niż Nike, ale dalej bardzo, bardzo niewiele.
Mamy tutaj co ciekawe taki sam spadek pięta palce jak w Nike'ach, 4 mm, chociaż grubość podeszwy jest tutaj mniejsza niż w Nike, ponieważ w Nike mamy, o ile dobrze pamiętam, 22 pod piętą i 18 pod palcami, a tutaj mamy 17 mm pod piętą i 13 mm gumy pod palcami. Czyli jest to bardzo niewiele, ale ten spadek 4 mm jest to według mnie taka idealna grubość, która pozwala zachować lekkość i dynamikę biegu, a jednocześnie daje nam jakieś tam wsparcie, no bo bieganie na zero dropie non-stop niekoniecznie musi być takie komfortowe i niekoniecznie musi się zawsze sprawdzać podczas startu, szczególnie na dłuższym dystansie, gdzie troszkę tego wsparcia byśmy jednak chcieli. No to skoro już powiedziałem, ile tutaj nam ten bucik waży, jaką ma grubość podeszwy, to przyjrzyjmy jej się od spodu. Mamy tutaj również wyraźnie zaznaczone strefy pod przodostopiem, troszkę podpiętą, tam gdzie stopa ma największy kontakt podczas biegu, takiego dynamicznego, szybkiego biegu, ale jednak tutaj fragment pod łukiem stopy również jest na tym samym poziomie, jednak bez osłony w postaci twardszej gumy. Mamy tutaj bezpośredni kontakt z pianką EVA. Jest tutaj to delikatne wsparcie łuku stopy, którego może niekoniecznie byśmy chcieli, ale ja go tym jakoś specjalnie nie odczuwam. Jak widać, podeszwa bez jakiegoś specjalnie zaznaczonego bieżnika i rzeczywiście na wilgotnej nawierzchni łapie lekkie poślizgi, czego nie ma na przykład tutaj w Nike'ach, gdzie jest taka tarka. I zresztą w tej wersji maratońskiej też przyczepność jest lepsza. Tutaj ten but troszkę ujeżdża, chociaż ja w niedzielę robiłem w nim trochę szybsze wybieganie, 18 km po 4,28 na kilometr. Część ścieżki była dosyć oblocona, no i wiadomo, troszkę tam ten but jeździł, ale jednak dało się biec. No jest to but typowo szosowy, tak? Ja bym w nim się tutaj nie szarpał na żaden cross, czy nie zbiegałbym z utwardzanych nawierzchni. Z takim zamierzeniem on został stworzony, no i tego trzeba się trzymać. Bo on tutaj ta podeszwa ma takie otwory, które mają no tutaj odprowadzać jakąś wilgoć, tak? I po prostu jakby wysuszać tego buta. Takie jest ich założenie. No nie wiem w sumie, czy to się sprawdza, czy nie. Ja jakoś tego specjalnie tam nie odczuwam. Zaznaczam, że coś takiego tutaj istnieje w tym bucie. Podeszwa dosyć wąska, jak cały but. No zresztą jak przystało na startówkę. Na moją stopę fajnie leży, ale ja mam wąskie stopy, więc mi to się podoba. New Balance już na mój guft, takie mam poczucie, że są troszkę, może minimalnie zbyt szerokie. Ta podeszwa troszkę przez to właśnie nabiera takiej toporności. Tutaj i tutaj mamy już czystą, taką ładnie dopasowaną podeszwę, która pozwala na taki dynamiczny bieg. Cholewka również bez udziwnień i również dosyć wąska, to znaczy fajnie opina stopę, przynajmniej w moim przypadku. Dosyć ciasno, nie pozostawia tam dużo luzów, ale jest bardzo wygodna. Naprawdę komfortowa. Co prawda po pierwszych tam kilometrach załapałem lekkie otarcie w okolicach dużego palca, ale to rzuciłbym na karb takiego przełamania buta, teraz już nie ma najmniejszych problemów. Cholewka wykonana z lekkiej siateczki pokrytej w takich newralgicznych miejscach, czyli przy złączeniu z podeszwą tu w przedniej części, dodatkową warstwą materiału, który ma zapobiegać jej przecieraniu się. Ogólnie buty sprawiają dosyć solidne wrażenie, szczególnie tutaj ta podeszwa. Co prawda jeszcze jakoś dużo kilometrów w nich nie nabiłem, ale mam wrażenie, że będzie naprawdę solidna. Gdzie tutaj, na przykład w tych Nike'ach, jakieś tam minimalne przetarcie od razu się pojawiły, chociaż później już nie postępowały.
Podobnie tutaj w New Balance'ach te przetarcia, które też później już nie postępują, pojawiły się natychmiast, już po pierwszych kilometrach. Tutaj jest wszystko w jak najlepszym porządku. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. No mam nadzieję, że cholewka też będzie się trzymała, sprawia solidne wrażenie. Mamy tutaj różne takie sypciki na języku i na zapiętku, które mają nam pomagać w szybkim zakładaniu butów. Zapiętek tak do połowy można powiedzieć, że jest delikatnie usztywniony, a pozostała część jest elastyczna. No mi osobiście takie rozwiązanie przypadło do gustu, bo pięta jednak jakoś się tam blokuje w tej dolnej części zapiętka, a góra, która również jest od wewnątrz miękko wykończona, nigdzie nie obciera. Także jest pełen komfort. Tak jak powiedziałem, jest to but, który pomimo tego, że nie ma jakiejś grubej podeszwy, no oferuje taki komfort i takie wsparcie, które w moim odczuciu pozwoli w nim przy zachowaniu oczywiście odpowiedniego tempa pobiec solidny maraton. Jak wiecie, przygotowuję się na Wiedeń pod koniec kwietnia i na tą chwilę jest to mój faworyt zaraz po najaczach. New Balance też jeszcze wchodzą w grę, aczkolwiek spadły na trzeci stopień podium. W tej chwili Saucony są faworytami. No ale trzeba uskutecznić solidny trening, żeby móc zachować dla nich odpowiednie tempo. Ten but nie jest aż tak dynamiczny, jak powiedziałem, jak Nike. Nie jest dla stopy aż tak wymagający. Nie napędza jej tak bardzo, nie męczy aż tak bardzo. Więc na 42 km powinniśmy dać radę. A jednocześnie jest bardzo lekki. Jakąś tą dynamikę tam ma, nie jest tak doporny jak New Balance, więc być może będzie to właśnie idealny model do pobiegnięcia dla mnie maratonu. Miesiąc wcześniej biegnę połówkę w Warszawie i tam bez wątpienia postawię na Nike, których tutaj no wsparcia nie ma co szukać, ale na połówkę nie trzeba tego mieć. Natomiast później myślę, że postawię na te Saucony, chociaż oczywiście do tego jeszcze kilka miesięcy, więc zobaczymy, jak dalej będzie w nich się biegało. To chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć na tą chwilę na temat Saucony Taipei 6. Tyle pierwszych wrażeń na temat tych butów. Oczywiście dalej będę je męczył na różnych treningach, zarówno szybkościowych, jak i dłuższych wybieganiach, żeby je odpowiednio przetestować właśnie na dłuższym dystansie. So stay tuned. No i śledźcie dalej poczynania na Facebooku, na blogu. No jak macie jakiekolwiek pytania, komentarze, to piszcie śmiało. Pełna recenzja niebawem i kolejne teksty też niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!